YHZ. No fajnie, jesteśmy regularnie tutaj na razie Węgier, w YHZ i tylko do góry i wracamy do jazdówki. Nie będzie to jakby takie otwarcie. A potem drugą... Nigdy. I dobrze zrobię. Ja uważam, że jest ja uważam, że tak powinno być. Zobaczymy tylko jak tak do jazdówka będzie długa, bo mi się wydaje, że długa. Czy jedziemy z dołu do góry? Tak. Łatwiej i bardzo dobrze. Mogliby też zakończyć. Dokładnie, jak już mamy wszystko ustalone, to może do domu wszystko. Mały kwalifikacyjny niech zrobią na torze, o! Co na tej podstawie wyniki i dziękujemy, robimy. Dziękujemy bardzo. I przyznajmy punkty. My weźmiemy 45 punktów, Mikkelsen 39 i mi to pasuje. Myślę, że on też by się zgodził. Wszyscy zadowoleni. Bo nie skręciliśmy w lewo. Wider, some bumps, but not very big. Some broken tarmac. Yes, yes, and probably we need a little bit softer kicks maybe than what we have on the second day of Košice. Yeah. You also. Yes, I have two more. Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie na siódmej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy, czyli Rajd Węgier. Zaczynamy od odcinka testowego. Dzisiaj dojazdówka będzie bardzo długa, bo z mety do serwisu mamy 30 km, więc nie zrobimy wielu przejazdów, ale czujemy się dobrze, ponieważ dopiero co zakończyliśmy rajd Košic, więc jestem dobrej myśli. Ustawienia naszego auta są bardzo podobne do tego, co mieliśmy na Słowacji dwa dni temu, także chodzi o to, żeby sprawdzić ostateczne szczegóły, trochę się wjechać w auto, w rytm tych węgierskich asfaltów i potem kończymy testy i jedziemy w kierunku Zapoznania. Także dzisiejszy dzień jest taki rozgrzewkowy, treningowy, sprawdzający ostatnie szlify, jeżeli chodzi o ustawienia. Może 5 minus lewy średni, 60. Squeeze 6 lewy, zacisk 5 plus. 120. 6 plus lewy, 50 skamuj prawy krótki, po 33 plus prawy. 50. 7 prawy krótki. Siema. Lewy, po 20. Wpisowe za odcinek płaciłem 100 tysięcy, więc nie robimy tostera, tylko jeździmy teraz, a nie 100 tysięcy. Jak ten pierwszy przejazd? No, wydaje mi się, że dość dobry, nawet trochę za mocny. W dwóch miejscach na piątym biegu lekko sunęliśmy się w stronę zewnętrznej drogi, ale no to dobrze, no pewność jest na swoim miejscu, natomiast zawsze są jakieś wyzwania. Czasami jedzie się za wolno, a czasami trzeba uważać, żeby nie przekroczyć limitu, dlatego przyjechaliśmy sobie obejrzeć onboard. No i chcemy wnieść poprawki, bo to nie jest kwestia, że się nie da jechać tak szybko albo szybciej, bo się da, tylko trzeba mega dobrze rozumieć każdy zakręt. Co w pierwszym przejeździe nie jest takie oczywiste. Czy odpowiedziałem ci odpowiednio na zadane pytanie? Tak, dziękuję bardzo. Można jechać dalej. Dobra. I otwiera, przechodzi twist. 80, kamuj szczyt, 15, 3 plus prawy, nacisk minus. Przechodzi, lewy krótki. Spoko. Ale się składali z tym grillem. Tak, 50, prostuj. 4 plus lewy, krótszy. Right there, it's a bit too much in this right corner. They decide to go. Because it was over the crest, slow corner. This is I think every year there is some guys... In Kianiuk last year we were there. Maybe it was possible to drive, but... But it was stable there. Byliśmy na grillu, chciałem zjeść kaszankę, ale chłopaki mieli tylko palinkę, więc musieliśmy jechać dalej.
Idziemy teraz przez park serwisowy odcinka testowego. Ten oficjalny odcinek testowy ma pewne wady. W zeszłym roku była ogromna kolejka i mocno staliśmy, wyjęliśmy dwie strony. W tym roku organizator przygotował 25 km objazdu, co oznacza, że średnio raz na godzinę możemy zrobić przejazd, więc to pewnie będzie 5 albo 6 przejazdów przez cały dzień. Ale wielu szybkich zawodników tutaj też przyjechało na ten OS. Jest trochę szerszy i trochę bardziej taki szybki niż fragmenty rajdu, ale to nieco można się dowiedzieć. Jak to jeszcze kiedyś nie miałeś? Siema! Siema! Jedziemy sobie na Erdobenie. Jak mija dzień? Jasiu, Krzysiu. Bardzo dobrze, a wam? A u nas Kizo cały czas. O, jak nie ma. To jest setup. Indywidual, wysokie 9, średnie 9. To są lata pracy. 11 lat w branży muzycznej. Pogadane. Jesteśmy w trakcie zapoznania z odcinkami rajdu Węgier. Odcinki są bardzo podobne do tych z 2020 roku, natomiast powiedziałbym, że są zoptymalizowane, ponieważ te najgorsze szutrowe fragmenty są pominięte przez organizatora. Myślę, że to poszło w dobrym kierunku. Są też nowe, ciekawe fragmenty. W trakcie zapoznania używamy tym razem Skody Scali. Jeżeli chodzi o to, co mamy w środku, to mamy przede wszystkim torbę pilota, laptopa, w którym ja mam ładowarkę do kamery, mam laptopa, na którym oglądamy sobie filmy przed i po przejazdach, mamy zawsze coś do jedzenia, bluzy, mamy poduszkę, bo Szymon pisze notatki na poduszce, żeby ten czcionka była lepsza, którą stworzy, żeby mniej trzęsło. Samochód zawsze dobieramy do zapoznania, w zależności od tego, czy jest rajd szutrowy, czy asfaltowy. Na asfaltowym lepsze jest niższe auto. Skala jest bardzo dobra, bo tak naprawdę szerokość samochodu jest podobna do naszej rajdowej Fabii. Ja dostałem właśnie od Kingi 20 tysięcy w jednym kawałku. Mam nie wydać na głupoty. Może pojedziemy jakieś 4 rajdy za to. Pojedziemy. Schowam. Dziękuję. Na którym masz pęcie? Miejski, 10 km już. Na pierwszym. W porównaniu do naszego hotelu w zeszłym roku to jest naprawdę... Nie, no to jest inny biegun w ogóle. Zapraszam was do mojego pokoju. O nie, tam jest ukryta część, faktycznie. Nie, no chodź. Nigdy nie miałem tak szerokiego łóżka. Zasadniczo nie wiadomo, w którą stronę się ułożyć, a bywało, że już w 3 albo 4 spaliśmy na górę. Tam jest przejście do Narni. Ja bym wolał ładne. Chociaż tu jest hotel, to nie byłem, ale widziałem. Okej, okay. A na peronie 94? Nie byłem, ale widziałem. A ty byłeś na peronie? Byłeś w Anglii? Ja byłem tak mocno w to zaangażowany, jakbym był. Godzina jest 20.30 i ruszamy na odcinek miejski. Zapoznamy się z nim, ponieważ dopiero teraz policja zamknęła ten OS, żebyśmy mogli go przejechać. Będzie bardzo podobny do tego zeszłego roku. Będziemy 3 razy kręcić się przy beczce. Bardzo miło wspominam ten miejski OS, ponieważ było bardzo dużo kibiców. A teraz wróciliśmy z odcinka torowego. Oprócz tego ścigamy się tutaj w górach. Więc na tym rajdzie tak naprawdę mamy wszystko. Powiem wam, że organizator za trzecim razem bardzo dopracował rajd Węgier i już nie mogę się doczekać. Teraz tak naprawdę większość odcinków specjalnych. Każdy jest bardzo interesujący. Idziemy teraz do samochodu. Drugi dzień zapoznania z trasą rajdu i to już dzień, w którym mamy i odcinek free practice, i kwalifikacyjny, i wieczorem rozpoczynamy rajd od odcinka na torze. Samochód został przygotowany przez JK Racing, czyli Jan Krzysztof Racing. Jest odświeżony, umyty, zatankowany do pełna. Weszło 50 litrów, mieliśmy idealnie paliwa do końca zapoznania. Przejechaliśmy na jednym baku 850 km. Czarna skrzynka jest na GPS, czyli go właśnie montuję. Pilnuję, żebyśmy nie przekraczali prędkości na zapoznaniu. A tutaj te dojazdówki dość długie są. W Tokaju na moście jest taki długi remont, stoi się po 15 minut. Ale jest czysta, panowie. Złoty. There is already time control for tomorrow. Okay. So there is no any watch. I cannot check the on the free practice on the staff. Teraz idę sobie zobaczyć, jak będziemy wyjeżdżać z serwisu, żeby wiedzieć, gdzie jest rozstawione stanowisko do tankowania, gdzie jest pekac do wyjazdu, tak żeby wyjeżdżając będzie wszystko płynnie, wszystko będę wiedział.
właśnie na odcinek kwalifikacyjny, który wydawał się prosty do zamknięcia, ponieważ to 4 km w polach, natomiast jak się okazało, trochę ekipa sędziów się spóźniła, dlatego mamy 20 kilka minut przestoju, co jest zawsze trudne w mistrzostwach Europy, bo mamy 2 godziny tego odcinka Free Practice, a zawsze się dzieją jakieś jaja, więc potem jest mało czasu, żeby zrobić 2 przejazdy. Ale taki urok mistrzostw Europy. Teraz już odcinek poszedł, natomiast kolejka to jest 22 auta, czyli dojedziemy do startu, więc opony na pewno będą zimne, nawet jakie trochę przygotowaliśmy tutaj dojeżdżając. Kiedyś bym się bał takich rzeczy, ale teraz wiem, takie są mistrzostwa Europy i zazwyczaj jedziemy nie z optymalnej temperatury opon. Na shooter 70 mocno, a mój dobija, na plus prawy przytnij. Jeszcze 20 prosto. Jesteśmy właśnie po odcinku kwalifikacyjnym, mega udanym dla nas, trzecie miejsce w generalce w tej stawce to jest super, tym bardziej, że na pierwszym free practice, w pierwszym przejeździe, gdzie było czysto, mieliśmy pierwszy czas, co mnie bardzo cieszy, bo to potwierdza naszą pewność na asfalcie i to, że jesteśmy w dobrym momencie w tej chwili. Idziemy wybierać pozycję, prawdopodobnie im wcześniejsza pozycja, tym droga będzie czystsza, ale już tutaj nieraz koledzy z Mistrzostw Świata mnie zaskakiwali co do tego, która pozycja może być dobra, a my raczej trzymamy się w tej chwili strategii tego, że im wcześniej, tym lepiej pojawić się na drodze, ponieważ będzie więcej asfaltu, mniej szutru. Greg Haza. Normalnie jesteśmy regularnie tutaj na Radzie Węgier w Greg Haza i tyle. Szymonku. To co, jedyneczka jak w RSMP. Dokładnie. Miko Marcek, next up winner of the Michelin Talent Factory last time. Congratulations on winning the Michelin Talent Factory. So you're opening the road for tomorrow. Well done. Thank you for everyone. Well, looking forward to the rally? Yeah, of course. This year I hope will be more dry, more grief, and I'm happy to use the experience from 2020. Good, so first on the road tomorrow for Miko Marcek. Zawsze wszystko pomylę, ci z WRC zajmują się tylko, oni takie robią szachmat non stop. No ale dobra, no mamy pierwszą pozycję, myśleliśmy, że będziemy mieli trzecią. W sumie jakbyśmy wybierali jego pierwsi, to byśmy wybrali pierwszą, znowu jest po naszemu. Znowu się będzie, może mylimy, ale oby nie. Myślę, że tym razem nie. No, więc będziemy jako pierwsi, więc na PK-cach będziemy wjeżdżać, wszyscy jeszcze będą nieprzygotowani, Szymon będzie im mówił, że rajd się rozpoczyna, więc takie uroki numeru jeden, ale testowaliśmy cały rok w RSMP. Tak. Kto to jedzie z jedynką, żebyśmy go nie dogonili? Pisz do dyrektora, żeby dali 4 minuty odstępu. Oni tym polonezem jadą. Czemu nie jadą? Skończyli tego kierowcę, on ma licencję? Co to za dziwna zerówka? Przechodzi 3 minus prawy średni otwiera. Hamuj nieśpiesz 4 lewy długi. Przechodzi 6 prawy krótki. To 5 lewy śmiało. 90 stuś 5 minus lewy. Po 33 lewy krótki. 200 prostuj. Dawaj. Pastor SMB. Ja już narzekam. Even before the finish line I say this car is not working. It's bad, bad. Dobrze było już, nie? Jak na tą podsterowność. Trochę mieliśmy problem, ponieważ liczyliśmy, że będziemy stać w kolejce tak jak rok temu, 20 minut, natomiast ruszyliśmy od razu. Mieliśmy bardzo ciepłe opony, niby 9 stopni,
Natomiast mieliśmy troszkę za miękkie stabilizatory i traciliśmy, mieliśmy podsterowne auto. Podsterowne auto to takie, że po wciśnięciu gazu przód wyjeżdża i nam się nie mieści w zakręty, co denerwuje bardzo kierowcę. Myśleliśmy, że przegramy 3 sekundy, ale byliśmy w tempie światowym, co jest dla nas bardzo miłe. Natomiast to był tor wyścigowy, ale jutro prawdziwe OS-y. Natomiast na nie też mam pomysł, więc będzie dobrze. Hello, Martis. Good morning. Would you like to go with you? To new info. Okay, I will speak with you. Jest godzina 7.15, idziemy właśnie odebrać nasze auto do parku Ferme. Przyjeżdżamy na serwis, 15 minut, poprawiamy setup po wczorajszym torowym odcinku, bo wymaga to trochę innych ustawień zawieszenia. No i ruszamy do prawdziwej rywalizacji, do areny tutaj w górach, gdzie czekają na nas 3 odcinki specjalne. Ujhuta 17 km, trudny, mocny OS, Fuser 23,5 km, bardzo zmienny, miejscami szybki z fragmentem szutrowym i Mad Dishnoko, czyli słynne winnice. Mamy. Sto 120 od szczytu, 7 prawy, 110, hamuj 2, plus plus prawy, z drogi. Tu jest ruch, trzeba troszkę się wrócić. Wszystko jest okej. 4 plus plus lewy, krótki. Hamuj prawy, ciąć. To 2 lewy. Przechodź 2 lewy. 120. 3 plus prawy. For us to fight for top 3 on this stage, and that was like big bump on the gravel, and just after it on the brakings I feel like I lose the car. Probably this was the moment of the drive shaft. Yeah, and then 9 kilometers of driving, like with a lot of sounds, and on all hairpins, really easy to spin. Yeah, that's okay. This is early, but we will do our best. Just we need. Walczymy. Będzie długi ride. No, it's too much more. Bo mega miałem, jeżeli taka to była nagroda ten ostatni odcinek, bo te dwa myślę, że przetrwaliśmy i to całkiem nieźle, a na tym już mega chciałem jechać szybko, no ale takie przy 180 hamowanie na szutrze z takimi uderzeniami. Po pierwszym odcinku zaczął nam lecieć smar z prawej tylnej półosi i tak na tej półosi zaciśniętej na trytyce pojechaliśmy ten fuzer i wszystko działało. Nie było problemu i ruszyliśmy do tego Mad Dishnoko. No i kilometr po starcie było uderzenie na hamowaniu i tylko poczułem, jak tak samochód jakby no stracił przyczepność, stracił tak naprawdę cały balans i hamowaliśmy, no i myśleliśmy, że kapeć, bo Szymonowi waliło w nogach. To półoś uderzała, która się wyłamała. Jeszcze teraz się przegrzał dyfer z tyłu. No i skrzynia wydaje dźwięki. Trochę się napracowałeś. No, przed pierwszym OS-em już mieliśmy rozwaloną manszetę, musiałem to wszystko łatać. Nie, po pierwszym OS-ie. Zobaczyłem, że cała felga jest w smarze i nie wiedziałem, o co chodzi. I tak na styk żeśmy to zrobili, dojechaliśmy na start, bez spóźnienia. OS ok, no ale potem na tym Mad Dishnoko po pierwszym kilometrze urwała się ta półoś, musieliśmy zawracać, bo żeśmy przeszczyli skrzyżowanie, bo auto nie hamowało tak jak trzeba. Dziwne, bo tam jest takie uderzenie rok temu, żeśmy tam szybę rozbijali, że nic z tym nie robią, że to tak idzie. Kibice tam stoją na wypadkowej, strasznie tam jest. Ale chcieliśmy wygrać ten OS. Mamy 3 mechaników, Waleriego, Arvo i Janisa i Marcisa jako inżyniera. Natomiast na tym serwisie w pół godziny wymienimy skrzynię biegów z przednim dyferencjałem, tylny dyferencjał, 2 półosie i prawdopodobnie praktycznie cały napęd. Mamy pół godziny, mamy tutaj dodatkowe wsparcie.
Myślę, że w tym samochodzie pracuje około 9 mechaników. No i właśnie to są te chwile, gdy mechanicy mają swój rajd. Zazwyczaj staramy się z Szymonem dołożyć do całości bez problemów, natomiast walcząc na Węgrzech o najwyższe pozycje, dużo się może wydarzyć. We did our best. Now it's our time. Sytuację, że po jednym z nawrotów wreszcie było takie, jakby obroty poszły do góry, a samochód się nie rozpędzał. Znowu myślałem, że zepsułem coś, półoś albo coś ze skrzynią biegów, natomiast prawdopodobnie taki czujnik odpowiedzialny za rozłączenie tylnego napędu po nieumiejętnym takim dłuższym zaciągnięciu zblokował się i samochód nie rozpędził się tak jak powinien i trochę na tym straciliśmy na tym odcinku, ale całościowo jesteśmy szczęśliwi. Dzień na piątkę, piąte miejsce w generalce. Jestem kierowcą rajdowym. Półamator. Dziś pomiędzy półamator a półprofesjonalista. Przeciętny zawodowiec. Albo zaangażowany amator. O, to by brzmiało lepiej, no. Dobra, no. Wchodzimy do hotelu po drugim dniu rajdu Węgier, bardzo przewrotnym, ponieważ od startu w sumie samego rajdu byliśmy w topie przez pierwsze dwa odcinki, potem awaria półosi skrzyni biegów, spaliśmy na 10 miejsce w generalce, natomiast druga pętla to był festiwal przygód wśród wszystkich, awansowaliśmy na 5 i to jest dobry punkt wyjścia przed jutrzejszym dniem, czyli trzecim dniem rajdu Węgier. Hello Marcis, how are you? Jechaliśmy właśnie na poranny serwis, trzeci dzień rajdu Węgier. Temperatura na odcinkach to około minus 3 stopnie, tutaj w parku około zera, jest naprawdę zimno, natomiast odcinki są suche. Najpierw w pierwszej pętli dwa odcinki, tutaj 50 km od serwisu, następnie odcinek miejski. Potem druga pętla, która będzie tutaj kończyła się już po zmroku. Także zaczęliśmy, wyjechaliśmy z hotelu, jeszcze było ciemno i wrócimy, też będzie ciemno, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Dzisiaj 24 października, myślę, że dobry dzień dla tego, żeby pojechać szybki, dobry rajd. And let's do our best and let's see what we can do. Come on. Hamuj szybko z lewy. 70. Hamuj 2 plus prawy. Otwiera. 220. I na trzecie kółko. Dobry poranek. Mega, mega. Gratulacje. Naprawdę super. Urodzinowy Merci. Załapałem się. Very good driving technique. Just waiting to the apex, go on the throttle with the very progressive, really good driving technique.
naprawdę wspaniałą klasę. Jechaliśmy dobrym tempem. Dziękujemy wam za trzymanie kciuków. It's going up on the board, number 16. 5. What is it? 5, 3. Maciek's got it. Yeah! Yes! Good job. We are happy. Arvo says Chimaychuki all day. Super. Thank you. Good job. Good job, guys. Yes. Bye-bye. Spoko, co? No. Mega się cieszę. Gratulacje, mega robota. Chyba ci leży. A, chyba leży ten OS, co? No, cieszę się, powiem wam, no, że to się wszystko udało. Tylko. Że to się złożyło, stało. Gratulacje. Mistrzostwa Europy. O, co, po prostu pięknie. Piona. Wygrałeś mi dzięki, Gusia. Mistrzostwa Europy. You made good present for yourself. Yeah, yeah, the best one. Yeah, and we get many congratulations from many guys. That's good. Yeah. Because today you were really on fire. Jestem żywo zadowolony. Złoto. O, jedzenie. Jak pizza? Bardzo dobra. Dobre urodziny. Bierzemy na topie. Jedziemy. So you heard, yeah? Yes, for the first day. Oh, you did. Right. Feels like a day? Yeah. Yannis, thank you. Yannis, thank you. Gratulacje. Jak się czujesz? Czuję się jak na trzecim miejscu rajdu Węgier. Co niesamowitego. Wygraliśmy dzień Mistrzostw Europy. No byliśmy szybsi od tych gości z Mistrzostw Świata. No, kosmos. Sprawdźcie ten tekst, bo tam tak. Tylko nie wiem jakie zdjęcie. No, nie mam pomysłu. Musimy zrobić zdjęcie na podium. Ok, zaraz tam będę z Grazinem i z Osbergiem, rozumiesz to? Zapytaj Osberga, czy możesz sobie z nim zdjęcie zrobić. Mam do niego numer, dał mi. Tak? Mhm. Plus 47. To już mam dobrze. Urodzinowy. Tak, trochę nieelegancko to otworzyłem. Są karty jakieś, tak? Czy to jest zaproszenie do Hogwartu? No, można się powymieniać. Ciekawe jakie są te. To jest Harry w tym. Jak w domu u siebie. U Dursleyów, jak i w Kurza. Jak listy przyszły, że skończył 11 lat i zapraszają go do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwardzie, wiesz? A ciotka mu zakazywała tych listów i zabierała. No i potem już tyle przyszło. Nimbus 2000. To w ogóle była pierwsza lekcja Quidditcha. Panią Hooch i on poleciał po taki znicz chyba i pani profesor McGonagall go zaczęła, że tak świetnie lata na miotle. To już jest też jakaś taka to zakon jest Feniksa. Odwrotna strona. A okej. Okay. Jeszcze raz. O, to jest jakiś czarny kruk, chłopie. A, ja nie wiem, czy to nie jest hardozio. Tak, to jest ten hardozio. Chcieli wiecie. To jest hardozio. A ja myślałem, że to jest jakaś specjalna karta. To byś do albumu włożył odwrotnie. Zobaczcie, Hermiona. I ona ma horcruxa na szyi, czyli ma zły humor, no. Ale świetna zabawa, panowie. Żeście się wykosztowali na te moje urodziny, widzę. Macie gest. To jest Dementor. On wysysa miłe wspomnienia. Robi się zimno, jak jest Dementor w okolicy. Proszę bardzo, Szymon. Czekaj, bo ja Dementora jeszcze nie widzę. Trzymaj. A, kojarzę Dementora, oglądałem. Czwarta część. Hagrid. O, tego znamy, spoko. Człowiek półolbrzym. Bardzo dobry z charakteru. On jest półolbrzymem? On mówi tak, cholipka. Znowu karty specjalne. Puka. To jest Smok. Brat Rona Wesleya, Charlie, studiował smoki, chyba na Węgrzech. Na Węgrzech! Nie, w Rumunii! No to jakaś 3D. Nie.
O! No to w akcji. A tutaj jakiś ekspekt... To jest... Nie! Miko na 14.8. To jest Nie, to jest czara ognia, wtedy gdy... Chochlik. Jakoś tak było, że łapali za puchar i przenosili się na miejsce, gdzie Lord Voldemort się odradzał. I on tu chyba jakoś... Nie, albo to jest siódma część. I to jest zaklęcie Avada Kedavra, czy coś tam. Słuchajcie, no resztę kart otworzymy na kolejnych rajdach. To był wspaniały dzień urodzinowy. Właśnie rozpoczynamy wycieczkę do Polski, czyli 8 godzin jazdy przed nami, ale mamy dobre nastroje, jesteśmy pełni energii, bo to był wspaniały dzień. Jak się okazuje, trochę niestety, bo szkoda tak dotkliwej kary dla Nikolaja, natomiast prawdopodobnie drugie miejsce w generalce rajdu Węgier. Było super, wspaniałe urodziny, pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za kibicowanie przez cały dzień. Thank you.